Wśród licznych wniosków, jakie padły podczas dzisiejszej sesji z ust radnych, pojawiły się dwie ważne kwestie. Pierwszą z nich podniósł radny Bogdan Bezdziecki, a dotyczy ona gości odwiedzających akwapark. Odwiedzający pływalnię denerwują się, ponieważ w rekreacyjnej części pływalni nie ma ratownika, którego obecność warunkuje korzystanie z basenów innych niż sportowy. Goście obiektu kupują bilety, po szatni i prysznicu docierają do sektora rekreacyjnego i tam dopiero dowiadują się, że korzystanie z relaksacyjnej strefy jest niemożliwe, mówił radny. Jako że nie wszyscy mogą, czy też chcą korzystać z tego basenu sportowego, po prostu wracają. Panie na kasach nie mają absolutnie informacji w tej sprawie, więc no chaos i chciałbym tutaj też właśnie w tej sprawie uzyskać informacje, jak to wszystko wygląda, czy ktoś nad tym panuje. Do sprawy odniósł się zastępca prezydenta Roman Rynkowski. Toczy się postępowanie prokuratorskie, więc nie chciałbym tutaj mówić o naszych wewnętrznych ustaleniach w tej kwestii, chociaż one są i w odpowiednim czasie taką informację Państwu przekażemy. Natomiast decyzją prokuratora ratownik, który był obecny przy wypadku, został odsunięty od wykonywania zawodu, w tym na okres 3 miesięcy na razie. Co będzie dalej, zobaczymy. To odsunięcie tego pracownika spowodowało trudną sytuację, jeżeli chodzi o ratowników w naszym akwaparku. Natomiast ta trudna sytuacja to nie jest tylko jakby sytuacja u nas. Przypomnę tylko, że niedawno mieliśmy sytuację w Augustowie, gdzie akwapark był zamknięty, ponieważ ratownicy zastrajkowali i w ogóle ich nie było. I to przez jakiś tam czas funkcjonowało w ten sposób. U nas rozmawialiśmy o tym z panem dyrektorem OSIR-u. Sytuacja się poprawi z dniem 1 czerwca, kiedy tak jak co roku zostanie zamknięty basen tutaj na Wojska Polskiego. On jest zamykany na okres 3 miesięcy, ponieważ w okresie letnim praktycznie no nie ma osób korzystających, aż tak wielu. Ratownicy zostaną przesunięci do akwaparku i sytuacja powinna się poprawić. Rzeczywiście jest, tak jak mówił pan radny, że wobec braku ratowników, bo nie wiem, być może jest to skutek też tego wypadku i tej całej sytuacji, jakoś nasiliły się zwolnienia lekarskie pracowników, ratowników. Często oni też dyrektora nie informują z jakimś tam wyprzedzeniem, że o swojej absencji w pracy. I rzeczywiście jest tak, że jest czasem dyrektor zmuszony do takiego rotacyjnego zamykania stref w akwaparku. Dzieje się to w ten sposób, że zazwyczaj w weekendy, kiedy jest najwięcej osób korzystających z basenu, z części rekreacyjnej, jest zamykany basen sportowy, natomiast część rekreacyjna funkcjonuje normalnie. Zasięgałem tutaj też informacji u pana dyrektora. Pan dyrektor twierdzi, że nie zdarzają się takie sytuacje, że osoby wchodzą na basen i nie są informowane o tym, że część rekreacyjna nie funkcjonuje, muszą wychodzić. Ja powiem, że byłem w niedzielę w akwaparku i rzeczywiście ta część basenu sportowego była zamknięta, nie można było z niej korzystać. Natomiast otrzymałem informację i bonifikatę z tym związaną już w momencie kupowania wejściówek. Druga sprawa dotyczy mieszkańca, którego los poruszył radnego Kamila Lauryna. Mężczyzna, jak wyjaśnił radny, od około 50 lat zajmuje komunalne mieszkanie. Teraz zawisło nad nim widmo eksmisji, choć złożył wniosek, w którym opisał swą nietypową w obliczu polskiego prawa sytuację. Radny zacytował fragment jego pisma, w którym lokator prosi o przeniesienie na niego prawa najmu mieszkania, którego najemcą głównym był jego niedawno zmarły brat.
Wnioskodawca miał własne mieszkanko w tym samym budynku, ale z uwagi na konieczność opieki nad schorowanym bratem zrezygnował z własnego M i wprowadził się do krewnego. Gdy ten umarł, do opiekuna trafiło pismo, w którym ZBM nakazuje mu w oparciu o obowiązujące przepisy opuszczenie lokalu i wyznacza na to termin. Aż do śmierci brata. Z uwagi na jego zły stan zdrowia sprawowałem nad nim opiekę. Brat był dla mnie bardzo bliską osobą. Zmarły, podobnie jak ja, nie posiadał żony ani dzieci. Wspólnie z bratem pokrywałem wszystkie opłaty związane z mieszkaniem. Wspólnie kupowaliśmy też wyżywienie czy środki higieniczne. Po połowie składaliśmy się na rachunki za czynsz, energię, wodę czy opał. Wysoka Rado, ten pan w odpowiedzi na swoje pismo otrzymał, że do dnia 16 czerwca musi zdać swój lokal. Ponieważ zgodnie z artykułem 691, paragraf pierwszy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku, kodeks cywilny, stosowanie do którego w stosunek najmu mogą wejść małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Szanowni Państwo, jedyne zadłużenie tego człowieka przez tyle lat wynosiło 3 zł 90 groszy. To była po prostu niedopłata. Dziś, po tylu latach zamieszkiwania w zasobach komunalnych, ten człowiek ma opuścić swoje mieszkanie. Zrezygnował ze swojego mieszkania po to, żeby opiekować się swoim bratem, rodzonym bratem. Wysoka Rado, w imieniu tego człowieka, naszego mieszkańca, zwracam się z prośbą, abyśmy pochylili się nad tą sprawą i też zwracam się do pana prezydenta. Co my jako Rada możemy zrobić? Bo wiadomo, że nie mamy narzędzi, żeby iść w kierunku ustawy, bo są od tego inne instytucje. Ale czy my w swojej uchwale możemy zrobić jakiś zapis, żebyśmy pomogli dla takich ludzi? Bo myślę, że to nie jest odrębny przypadek w naszym mieście. Wiceprezydent Suwałk Łukasz Kurzyna tak odniósł się do problemu. Co do zasady, faktycznie jest tak, że artykuł 691 kodeksu cywilnego mówi wprost, jakie osoby mają możliwość wejścia w stosunek najmu. Nie dzieje się to też z automatu, bo to się dzieje jakby na wniosek, ale jakby jest ten wymieniony katalog osób. Niestety nie ma tam braci i sióstr. Natomiast jest takie ogólne stwierdzenie, że są osoby, które tam we wspólnym gospodarstwie razem współżyły i tak dalej. I teraz często jest tak, że osoby po śmierci jakby najemcy pojawiają się osoby, które próbują tą umowę najmu mieszkania komunalnego w ten sposób jakby przejąć. Pytanie, czy są w stanie uwiarygodnić, że faktycznie mieszkały, żyły w tym mieszkaniu i przed śmiercią jakby wynajmującego. Osobiście spotkałem się z taką sytuacją, że była próba przejęcia też mieszkania po zmarłym, już nie pamiętam, chyba przez córkę, która od 7 lat w Anglii mieszka i z tą matką tak naprawdę nawet i kontaktów jakichś tam większych nie utrzymywała, ale też twierdziła tutaj przed nami, że ona w tym mieszkaniu mieszka, że ona chce ten mieszkanie przejąć. Więc sytuacje są różne. Natomiast to, co na pewno jest tak, że po pierwsze, nawet jeżeli są te pisma z ZBM-u, które mówią o tym, żeby lokal wydać,
to nie oznacza, że ta eksmisja nastąpi następnego dnia po tej dacie upływie terminu. Bo żeby nastąpiła eksmisja, to najpierw musi być wyrok eksmisyjny zasądzony przez sąd. Czyli sąd najpierw rozpatrzy tą całą sprawę i też w toku badania tej sprawy stwierdzi, czy tej osobie przysługuje możliwość wejścia w prawa najemcy. Jeżeli ten pan uprawdopodobniłby w postępowaniu sądowym, że faktycznie tam mieszkał i żył z tym bratem i wspólnie płacili rachunki i tak dalej, myślę, że ma naprawdę duże szanse, żeby otrzymać tutaj i przez sąd przyznane została przeniesienie tej umowy najmu, tak, na tego pana. Te postępowanie sądowe może zostać zainicjowane albo z woli tego pana, albo jeżeli ZBM poda wniosek o eksmisję, to prawdopodobnie ten wątek też sąd będzie badał. Natomiast myślę, że tutaj można by było na to nie czekać i też dobrze, żeby ten pan się udał do punktu bezpłatnej pomocy prawnej, które funkcjonują tutaj w Suwałkach i też tą sprawę skonsultował z radcą prawnym, które jest opłacane ze środków budżetu państwa i też to ta pomoc ma służyć tutaj właśnie takim osobom w tej trudnej sytuacji i warto tą sprawę skonsultować. Natomiast na pewno ZBM nie będzie żadnych ruchów takich nerwowych wykonywał, że jak mija ten, nie wiem, tam 16 czy 17, to że następnego dnia przyjeżdża ekipa i tego pana wyprowadzają, bo do tego też ZBM nie ma uprawnień, bo nie ma wyroku eksmisyjnego.